Vlogmas dzień 13. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj musiałam rano coś załatwić. Nie chcę dawać wam kolejnego bardzo podobnego vlogmasa, żeby was nie zanudzić, więc robimy sobie dzień przerwy i przychodzę do was z Q&A. Pierwsze pytanie. Prowadzisz dalej Bujo? Prowadzę w formie bardzo podstawowej i jako kalendarz. Jeżeli coś faktycznie planuję, to rozpisuję to w bullet journalu, ale nie mam czasu, żeby robić tak jak kiedyś, takie rysunki co miesiąc. Od czasu do czasu coś sobie tam pobazgrolę, pomarzę i nie jest to tak, jak to wyglądało, nie wiem, jeszcze rok temu, ale do tej pory korzystam z dziennika, ponieważ jest to moja podstawowa forma organizacji. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam, cokolwiek załatwiam, daję tabletkę psu, zawsze wpisuję wszystko właśnie do mojego dziennika. Więc tak, prowadzę dziennik, ale nie w takiej formie jak dawniej. To w sumie nie jest pytanie, ale dajecie mi znać, że nie muszę się z niczego tłumaczyć. I to nie jest tak, że ja się tłumaczę i ten filmik kilka dni temu o tym, co się dzieje u nas w domu i ta sytuacja z Russellem. Po prostu chciałam to wyjaśnić, ponieważ co chwilę pojawiają się takie komentarze i o ile komentarze dotyczą mnie, to mnie w ogóle nie rusza, ale nie chcę, żeby przez moje filmiki cierpiała czy moja relacja z Russellem, czy żeby on się źle czuł. Więc uważam, że lepiej coś takiego po prostu powiedzieć, załatwić i teraz, jeżeli ktokolwiek zostawi mi taki komentarz, będę mogła właśnie odsyłać do poprzedniego filmiku. Alex Cerdo, nie wiem, czy dobrze wymawiam, pyta. Czy kiedykolwiek odczułaś dyskryminację ze względu na pochodzenie? Jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz? Czy Russell również się z tym spotkał już w dorosłym, pracującym życiu? Mieszkam w Holandii i niestety nawet moi sąsiedzi są rasistami, a ja Polka, mój narzeczony ciemnoskóry Holender, dla ludzi lepszych, nawiasie rasistów, jesteśmy gorszymi. Ja spotkałam się tylko raz z taką sytuacją, gdzie klientka do mnie powiedziała, nacisnęłam nie, ponieważ nic nie zrozumiałam, co powiedziałaś. I jedna z moich pracownic naskarżyła szefowi, że taka sytuacja się zdarzyła i szef powiedział, że ta kobieta ma szczęście, że jego przy tym nie było, bo by na nią nakrzyczał. I poza tym nigdy nic. Tutaj w Stanach jest inaczej, w każdym stanie, to po pierwsze. Po drugie, zależy w jakim jesteście środowisku. Moja firma kiedyś miała problemy ze względu na to, że dyskryminowała inne rasy i teraz muszą bardzo nadganiać i są bardzo tolerancyjni i mają kampanię z ludźmi różnego pochodzenia i kiedy dostajemy rozpiskę, jak na przykład zrobić ustawienie sklepu, to mamy rozporządzenie, ile musi być przerwy, żeby wjechała kobieta z dzieckiem, żeby wjechała osoba niepełnosprawna. Wszystko po prostu jest zrobione pod ludzi, dla człowieka. Jeżeli chodzi o zasady w sklepie panujące, no to klient ma zawsze wyjść z uśmiechem na twarzy, więc nie możemy nikogo dyskryminować ze względu na pochodzenie, rasę, orientację, poglądy polityczne, religijne, cokolwiek. Po prostu nie ma opcji. Wśród znajomych Russella nie wydaje mi się. I jedyne przykre sytuacje, jakie mieliśmy z Russellem, to tylko i wyłącznie przez internet. Na poprzednim kanale dużo się tego pojawiło i cieszę się, że się od tego odcięłam. A czy jak Russell jeździ na misję do Europy, to nie ma czegoś takiego jak zabieranie żony ze sobą? Plus oni dają pulę pieniędzy na wynajem mieszkania. Takie pieniądze się dostaje, jeżeli rodzina się przenosi, bo cała rodzina gdzieś indziej stacjonuje. Na przykład, nie wiem, na 2 lata przenosimy się do Niemiec. Ale ponieważ to jest tylko i wyłącznie rotacja, tak samo na combat deployment, nie ma takiej możliwości. Jeżeli te wyjazdy są krótsze, znaczy krótsze na 9 miesięcy, nawet misja czasem może trwać 15 miesięcy, ale w zależności, czy to jest misja, czy to jest zmiana lokalizacji, bazy, gdzie żołnierz służy, to się inaczej rozpatruje. Jeżeli ktoś idzie na misję i wysyłają tam, nie wiem, 2000 żołnierzy, czy tam nawet 100, obojętnie ile osób, to żołnierz nie ma prawa na misję zabrać żony. Do niektórych państw jednak żony mogą polecieć i odwiedzić. No jeżeli ktoś stacjonuje w Afganistanie, no to nie zaleca się, żeby żona leciała, odwiedzała męża,
ale jeżeli na przykład są w Korei czy w Europie, to nie ma problemu, żeby żona na własny koszt pojechała i odwiedziła. Czy dziewczyna, czy mama, czy rodzice, ktokolwiek, kto ma ochotę odwiedzić żołnierza, to w takim wypadku można. Jeżeli przeprowadzamy się, ponieważ jest zmiana bazy, to wtedy wojsko to pokrywa. Tak samo jak my się przeprowadzaliśmy z Georgii do Teksasu, tak samo wojsko to pokryło. Dużo czasu spędzasz na dojazdach do pracy. Jak umilasz sobie podróż, muzyka, podcasty, rozmowy telefoniczne? Czy może po prostu skupiasz się na drodze? Faktycznie spędzam bardzo dużo czasu w samochodzie i mam 4 główne rozrywki. Pierwsza rozrywka, może Was zdziwię, ale siedzę i rozmawiam sama ze sobą, zwłaszcza po angielsku, żeby czuć się bardziej komfortowo w różnych sytuacjach. Jeżeli wiem, że czeka mnie stresująca rozmowa, czy cokolwiek, to sobie ćwiczę. Druga opcja, Audible, i to jest aplikacja, w której słuchamy książek. Ja słucham ich po angielsku. Trzecia opcja, to rozmawiam albo z mamą, albo z babcią i dlatego też nie czuję może aż tak tej tęsknoty za Polską na co dzień, ponieważ ja po prostu rozmawiam z rodziną codziennie. A jeżeli nie codziennie, to nie wiem, co drugi dzień, ale naprawdę trzymamy kontakt. I czwarta rozrywka, to jest słuchanie muzyki i śpiewanie razem z artystą. Śmieję się, bo nie mam talentu. Jess, a co z Twoim aparatem? Bo chyba go w tym filmiku nie masz, a to chyba jeszcze nie jest końcowy efekt. Zakończyłam ostateczną kurację, która mi przysługiwała poprzedni czwartek, tylko że ostatnio nakładkę nosiłam przez 2 tygodnie, więc po prostu na vlogmasy ściągałam go w ciągu dnia i nosiłam, zakładałam tylko na noc. Powiem szczerze, że w ciągu dnia bardzo mało już mi się te zęby ruszają, bo kiedy wkładam nakładkę na wieczór, to ona pasuje. I teraz czekam, aż mi prześlą nakładkę taką, która będzie mi utrzymywała efekt retainers. I teraz nie mam cały czas czasu tego zrobić, a wiem, że trzeba to zrobić jak najszybciej, więc najprawdopodobniej zrobię to jutro. Muszę zrobić dokładny opis zdjęcia i złożyć reklamację, ponieważ na zdjęcia, które przysłali z prognozą, jak będzie wyglądał mój uśmiech, ten ząb jest całkowicie wyrównany. A tutaj niestety jest jeszcze różnica. Tak samo ten ząb jest delikatnie do przodu, więc mam nadzieję, że to nie jest efekt końcowy, ale zobaczymy. To też może potrwać kilka miesięcy, chociaż szczerze mówiąc, i tak już jestem zadowolona. Kiedyś podejrzewam, że chciałabym może poprawić sobie zgryz, bo ja zawsze miałam ten zgryz trochę wysunięty do przodu, a wiedziałam od samego początku, że Smile Direct Club nie działa na takiej zasadzie, że poprawia nam wszystko i zgryz również, tylko oni po prostu tak bardziej kosmetycznie wyrównują zęby. I szczerze mówiąc, wiedziałam od początku, że taki będzie efekt. Znaczy, myślałam, że będzie odrobinę lepszy właśnie z tym zębem, ale i tak jestem zadowolona. Więc uważam, że jest olbrzymia różnica. Jak sobie porównuję poprzednie filmiki, to mnie irytują moje zęby, a jak oglądam teraz, no to nie muszę mieć uśmiechu jak Angelina Jolie. Nie przeszkadza mi już to w ogóle. Nie zarejestrowałam u Ciebie zmiany telefonu. Czy to 10R? Tak. To jest 10R. Kupiłam go, podejrzewam, że w kwiecie, czerwiec. Jakoś, no ja właśnie nie pamiętam, ale maj lub czerwiec, może początek, koniec kwietnia. Czyli już go mam z pół roku i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Myślę, że też podratował sytuację, jak nie było obiektywu i kręciłam telefonem. Jakimi wartościami kierujesz się w życiu? Uwielbiam Twoje filmy i pozdrawiam. Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam. XOLIXOX. Nie wiem, może to się inaczej jakoś czyta. W moim życiu kieruję się zasadą, żeby być w zgodzie ze sobą i z moim sumieniem. Jeżeli ja nie czuję się źle po jakiejś rozmowie, czy po jakimś wydarzeniu, to znaczy, że zrobiłam wszystko, co możliwe, żeby było dobrze. Uważam, że dobro powraca. Uważam, że jeżeli dobrze traktujemy innych ludzi, to będziemy też dobrze traktowani. Oczywiście to nie zawsze się zdarza, ale znaczy, w sensie są ludzie, którzy i tak zmieszają Was z błotem i na to nie mamy wpływu, ponieważ my możemy kontrolować tylko i wyłącznie siebie, swoje uczucia, a nie to, że ktoś ma gorszy dzień, ale po prostu staram się być dobrą osobą. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby celowo nie krzywdzić ludzi. To myślę, że jest taka podstawowa moja zasada. Ogólnie moja mama zawsze mówi, że ja to jestem dziwna
i że urodziłam się nie w tych czasach, w których powinnam się była urodzić. Też staram się nie wtrącać do innych ludzi, jeżeli coś mi u kogoś nie pasuje, to po prostu zdaję sobie sprawę, że to nie jest moje życie. Próbuję się wyciszyć, uspokoić, powiedzieć sobie samej, że ten komentarz ewentualnie wzbudzi jakieś tam nieporozumienie, dyskusję, a jeżeli ta osoba i tak robi po swojemu i uważa, że jest najmądrzejsza, to moje zdanie tutaj nic nie zmieni, więc co ja się będę wysilać? Co to za napój? Orczata to jest woda z ryżu z dużą ilością cukru i cynamonu. Jak ty to robisz, że masz tyle energii do działania i potrafisz tyle zrobić w ciągu doby? No nie zawsze się da. Przykład dzisiaj. Też zostałam poproszona, żeby filmiki pokazywały się o 8, nie o 9, nie o 7, nie o 8, żebyście mogli obejrzeć przed szkołą. I akurat wczoraj to obiecałam i nie wiem, czy mi się uda dotrzymać tej obietnicy, dlatego że jeszcze nie zaczęłam edytować filmiku na jutro, więc będę go robiła w pracy i po pracy. Także zobaczymy, ale nie wiem, czym więcej jest do ogarnięcia, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić. Rok temu na przykład nie pracowałam i ledwo się wyrabiałam z vlogmasami, a w tym roku jakoś to leci. Po prostu staram się szukać przyjemności w tym, co robię. Nie robię vlogmasy za karę, robię je dlatego, że mi się to podoba i że to sprawia, że jestem szczęśliwa. I teraz, moi kochani, to wszystkie pytania, na które dzisiaj odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeżeli macie więcej pytań, to oczywiście możecie je zadawać. Jutro obiecuję, że już nie będzie Q&A w filmiku vlogmasowym, ponieważ jutro mam wolne i będziemy robić coś bardzo, bardzo fajnego. Także mam już plan i mam dla Was niespodziankę. Koniecznie musicie oglądać jutrzejszy filmik. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku już jutro. Pa, pa!